No to witajcie, Farysila Fokotora z tej strony. Dzisiaj będziemy mieć trochę inny odcinek. To znaczy nie będzie o rybach, nie będzie o sprzęcie, nie będzie o pokarmach żadnych. Dzisiaj sobie zrobimy odcinek o czymś, o co często pytacie na forach. Przynajmniej część akwarystów z Was pyta na forach, pyta jak się tym zajmować, pyta jak się preparuje dany produkt. A o co chodzi? Chodzi o korzenie. Wiecie o tym już z tytułu filmu. Tu chodzi o korzenie typowe japońskie, tak zwane, czyli red mury. Omówimy sobie, jak je preparować, omówimy sobie, jak tak naprawdę przygotować je do tego, żeby one były w akwarium. I tyle. Zapraszam. No to moi drodzy, mamy tutaj troszkę red murów. Tak, to są wszystko red mury, mimo że one się bardzo od siebie różnią wszystkie. To są różne korzonki, które po prostu... Chcecie wierzyć czy nie, każdy tak naprawdę to jest inny korzeń do akwarystyki czy do terrarystyki, natomiast one wszystkie nazywają się redmury. Co to właściwie są redmury? Redmury to jest nazwa właściwie bodajże nazwany korzeń przez Takashi Yamano, czyli przez światowej klasy aquascapera, który rozpoczął cały trend jakby aquascapingowy, natomiast i stosował te korzenie u siebie w akwariach. Zresztą może nawet nie wiecie, że od nazwiska pana Takashi Yamano została nazwana krewetka Yamano, którą on pierwszy raz stosował w swoich baniakach właśnie po to, żeby glony z tych baniaków wyautować, a krewetki Yamano są do tego doskonałe. On też stosował korzenie Red Mur i na bazie korzeni Red Mur wielu akwarystów, aquascaperów w tym momencie również tworzy swoje aranżacje piękne, czy to klejone, czy to nieklejone. Natomiast naprawdę potrafią z tego zrobić cuda. Te korzenie naprawdę nadają się do wielu rzeczy. Przede wszystkim ich struktura, to co widzicie, to też jest korzeń red mur. Znaczy to wszystko są red mury. Za chwilę sobie omówimy je wszystkie po kolei. Natomiast struktura tych korzeni jest na tyle fajna, że po pierwsze ona pozwala na obsadzenie czy to mchami, czy to jakimiś epifitami typu Anubias. Obsadzenie ich. W zależności od tego oczywiście, czy ten korzeń jest grubszy, czy ten korzeń jest cieńszy. Także bardzo łatwo, bardzo ładnie wyglądają na nich wszystkie rośliny, które są na nich obsadzone. A struktura, którą mamy, czyli struktura takich jakby powyginanych gałęzi, wygląda bardzo, ale to bardzo, bardzo naturalnie. Także wcale się nie dziwię, że są to ulubione korzenie przez akwarystów. Tym bardziej, że one są całkowicie bezproblemowe. Ale to całkowicie bezproblemowe, słuchajcie, one, jeśli chodzi o ich przygotowanie, jest bardzo proste. Pytacie na forach, czy trzeba je gotować w soli, czy trzeba je jakoś dezynfekować i tak dalej. Powiem Wam na przykładzie tych korzeni wszystkich, jak je preparować, natomiast najpierw umówmy się tak, że omówimy sobie każdy z tych korzeni praktycznie po kolei, dlatego że to są różne korzenie. To się wszystko nazywa red mur, tak jak tu widzicie, natomiast to są przeróżne korzenie. Bo to jest na przykład korzeń wiśni japońskiej, to z tego co widzę też. Tamten korzeń tutaj, to jest korzeń jabłoni. Tutaj mamy korzeń azalii. Także to są zupełnie wszystko inne korzenie, innych gatunków drzew. Natomiast to są korzenie wszystko tak zwane japońskie. Wszystkie korzenie, nie tylko do aquascapingu, one się nadają i do akwarystyki i terrarystyki. Natomiast to są wszystko korzenie red mur. Tak one są nazywane i w związku z tym... Jeżeli spotkacie redmury, które się różnią od siebie diametralnie, tak jak w tym przypadku, to nie jest błąd u sprzedawcy, to nie jest błąd w sklepie. Tak, to są wszystko korzenie redmur, czyli tak zwane korzenie japońskie. Dobra, zmienimy kadr i omówimy sobie wszystkie je po kolei. Mam nadzieję, że zrobię to w sposób przyjazny i w sposób jakby przystępny dla każdego, bo no, korzenie są tego warte, żeby o nich mówić. Dziwię się, że polski YouTube tak naprawdę nie mówi o tych korzeniach za dużo, dlatego że naprawdę są one jakby... czasami kwintesencją tworzenia czy to aranżacji zbiorniku, czy w ogóle, znaczy aquascapingowej, czy to w ogóle nawet stworzenie, czy próbę stworzenia biotopu takiego bardziej naturalnego. No dobrze, ale o samych aranżacjach na bazie korzeni red mur omówimy sobie na pewno w innym odcinku. W tym momencie najważniejsze jest, żeby omówić jak te korzenie, czym one się różnią, a dodatkowo na koniec jak je spreparować. Bo czy łatwo je preparować, czy trudno? Jest dużo pytań, jest dużo wątpliwości. Natomiast ja mam doświadczenie z korzeniami wieloletnie. W związku z tym no myślę, że przekażę Wam tą swoją wiedzę w sposób jak najbardziej adekwatny do rzeczywistości. Także zmieniamy kadr i lecimy po korzeniach.
No dobrze, moi drodzy, zaczynamy. Tutaj, co widzicie, to jest typowy, piękny Red Moor. Słuchajcie, to są już korzenie klasy premium, jak widać. Korzeń charakteryzuje się tym, że ma jakby taką grubszą podstawę, od którego wychodzą różne odnogi innych korzeni. Z jednej i drugiej strony wygląda to po prostu kosmicznie i nieważne, czy go umieścimy, powiedzmy, w ten sposób w zbiorniku, czy w ten sposób w zbiorniku nawet, bo i tak są tworzone, on zawsze stworzy nam piękną aranżację. To, co muszę Wam powiedzieć w ogóle o korzeniach Red Moor, to musicie zwrócić przy ich zakupie na dwie rzeczy. To są wszystko to są korzenie z torfowisk. W związku z tym one są bardzo, ale to bardzo już jakby przez samą naturę spreparowane. One są wydobywane oczywiście w Azji, przyjeżdżają tutaj do Europy. Dodatkowo prawo mówi to, że korzenie, które jakby dochodzą do transportu, powinny być w jakiś sposób dezynfekowane, czyli ozonowane. One wszystkie są piaskowane, czyli one nie mają już tej całej kory, która jest na korzeniach. Plus dodatkowo, już to bardzo ładnie jest to zrobione, plus dodatkowo są one ozonowane. W związku z tym musimy o jednej rzeczy pamiętać, żeby nie dawać na przykład psom tych korzeni do zabawy, dlatego że no, mogą się nimi tam jakoś tam przykładowo zatruć. Taka jest obiegowa opinia. Ja swojemu psu nigdy nie dawałem tych korzeni do jedzenia, natomiast one rybom nigdy nie szkodziły. Nawet jeżeli ten korzeń się włożyło bezpośrednio do samego zbiornika, w związku z tym ten ozon po jakimś czasie wiadomo, że od razu, może nie, ale w ciągu pół godziny od czasu wietrzenia jakby ulatnia się z samego korzenia, więc nawet jeżeli są ozonowane, czyli dezynfekowane przez ozon, to nie musicie się obawiać, w swoich akwariach na pewno wszystko będzie ok. No dobrze, to jest pierwszy korzeń. One wszystkie są z torfowisk, które tutaj są, natomiast to jest typowy Red Moor. Typowy Red Moor, który możecie spotkać najczęściej w sklepach aquascapingowych. On się właśnie charakteryzuje tym, że ma tą całą bulwę, tą początkową, plus dużo tych odgałęzień, które tworzą naprawdę mega efekt w samym zbiorniku. I nieważne, czy on jest duży, czy on jest mały, zasada jest ogólnie taka sama. Tutaj mamy mniejszy korzeń Red Moor, to jest dokładnie ten sam gatunek drewna. On po prostu jest troszkę inaczej ułożony, natomiast to też jest Red Moor. To i to, co widzieliście przed chwilą, to jest dokładnie to samo. I tutaj jest to nawet ten sam gatunek drewna. Jak widzicie, jasne, ładne kolorki. Piękne. Piękny korzeń. Kolejny korzonek. Tutaj, żebyście nie byli zaskoczeni, to jest troszkę inny gatunek drewna. Dlatego, że ten korzeń charakteryzuje się tym, że ma troszkę taką delikatniejszą strukturę. On nie jest tak chropowaty trochę jak te Red Moory. Czyli ta struktura, wy tego oczywiście na filmie nie doświadczycie, natomiast ja to czuję nawet tu pod palcami, jest o wiele delikatniejszy, jest gładszy. To jest po prostu inny gatunek drewna, natomiast też jest to korzeń Red Moor i on się będzie dokładnie tak samo zachowywał jak te korzenie. Różnica pomiędzy tymi gładszymi jest taka, że one są zwykle troszkę cięższe, aniżeli te korzenie, które są takie bardzo, bardzo jasne. To jest jedna różnica pomiędzy nimi. On się w wodzie zachowuje dokładnie tak samo, ale to jest bodajże korzeń jakiejś azaliowatej rośliny. Zachowuje się tak samo z jednym wyjątkiem. Otóż te korzenie typowe Red Moory, one po włożeniu do wody i po namoknięciu zrobią się jednolicie brązowe. Wszystkie. Będą jednolite, nabierą takiego ciemno-brązowego koloru. On będzie z początku jaśniejszy, po czym jednolicie wszystkie będą tak samo ciemne. Ten korzeń, będą tej gładszej strukturze, posiada, może Wam pokażę, o tutaj to widać. Posiada takie jakby bardziej chropowate, takie wypustki. I to widać może nie na tym egzemplarzu, ale na tym będzie widać bardziej, na tym mniejszym, widzicie. Różnica w preparowaniu zachowaniu się w wodzie w tych i tych korzeniach, mimo że i to będzie brązowe, jest taka, że ta gładsza część ściemnieje troszkę szybciej, aniżeli ta grubsza. Ona będzie po prostu jaśniejsza. Im więcej tych wypustek, im więcej jakby tej struktury tego korzenia, to jakby wynika tylko z samego drewna, zachowania się drewna. Natomiast zachowują się po prostu troszkę inaczej, i po prostu po jakimś czasie, oczywiście one też się mieją w 100%, ale ten proces będzie trochę dłużej trwał. Więc jeżeli byście wybierali w sklepach korzenie i chcielibyście od razu efekt takiej jednolitości, polecam Wam zwykłe Red Moory, czyli te klasyczne, a raczej omijać te korzenie, natomiast one też wyglądają pięknie, naprawdę one mają, jak zauważycie, trochę grubszą strukturę, nawet przy mniejszych rozmiarach, także moim zdaniem też są po prostu perfekcyjne, rewelacyjne i można ich użyć w swoich aranżacjach. Zobaczcie na kolorystykę. Tu macie
ten korzenia azaliowate, ten właśnie, który się troszkę tam inaczej wybarwia, jest już bardziej żółty, aniżeli te klasyczne red mury, które tutaj widzieliście przed chwilą. Jest różnica? Słuchajcie, niby nic, niby to korzeń, to korzeń, ale jednak ta różnica jest. No i dobra, przechodzimy sobie jeszcze do jednego rodzaju korzeń. Ja nie wiem, jakie to jest drewno. Zobaczcie. Ale to też jest korzeń japoński, to też jest korzeń redmur. I moi drodzy, różnica w nim jest taka, że on się zachowuje dokładnie tak samo jak te korzenie zwykłe, natomiast różnica jest taka, że on ma jeszcze tutaj końcówki, struktury niedopiaskowane tej kory, która znajdowała się na korzeniach redmur. Jak on będzie się w wodzie zachowywał? Ups. Słuchajcie, to wszystko ściemnieje, to wszystko będzie fajnie wyglądało. Natomiast te korzenie głównie stosuje się do terrarystyki, do terariów. One wyglądają wtedy bardziej naturalnie, dlatego że one nie muszą całe ciemnieć. Aczkolwiek w akwariach również zachowują się super i w akwariach również się je stosuje. Także, moi drodzy, nie ma tutaj jakby większej różnicy. Natomiast też są to korzenie piękne. To zwykle takie przebarwienia występują u tych większych korzeni. Wynika to po prostu z importu, który jest. I tyle, że po prostu te większe korzenie są innych gatunków drewna najczęściej. Czy są tańsze? Nie sądzę, dlatego że sprzedawcy zwykle i tak to wszystko liczą jako redmury. W związku z tym dają jedną cenę na całość. I ostatni, słuchajcie, korzonek, które są moim zdaniem jednym z ulubionych, to są korzenie tak zwane spidery. Dlaczego spidery? To jest, z tego co ja wiem, dokładnie ten sam gatunek drewna, który widzieliście tutaj przed chwilą. I rzeczywiście można by zobaczyć na nim pewne jeszcze tutaj jakby te pozostałości po korze, wynikające, mówię, ze struktury samego drewna, ze struktury samego korzenia. Natomiast ten korzeń jest super, również znakomity, on również bardzo fajnie ściemnieje. Różnica jest taka, że on po prostu jest bardzo leciutki też i będziecie musieli pewnie w swoich akwariach go dociążać w jakiś tam sposób. Natomiast on się stosuje też do terrarystyki, do pająków, do modliszek, do owadów, do gekonów też, ponieważ one nie mają żadnych ostrych krawędzi, nie zrobią zwierzakowi krzywdy. I tak samo w akwarystyce. A zobaczcie, że jeden taki mały korzonek włożony do nawet małego krewetkarium potrafi zrobić robotę praktycznie całej aranżacji. Także moim zdaniem po prostu są one perfekcyjne, są one znakomite. No dobrze, to teraz przejdźmy, słuchajcie, do samego clue. Poznaliście jakby różnicę w korzeniach. Jak widzicie, różnią się one trochę kolorami. Tutaj jeszcze mam jeden, którego wam nie pokazywałem chyba. Ale to jest ten sam korzeń, który widzieliście przed chwilą. Nie wiem, jakie to jest drewno. On jest troszkę jaśniejszy, natomiast struktura jakby też jest no przecudowna. Przecudowna, bo wiadomo, im więcej takich wygibasów, im więcej takich jakby zakamarków, tym większa naturalność samego korzenia i tym fajniej on wygląda, czy to w akwarium, czy w terrarium, czy w paludarium. W związku z tym, no naprawdę, moim zdaniem bomba. Naprawdę bomba. Ja bardzo polecam te korzenie, tym bardziej, że one się fajnie zachowują w wodzie i w terariach też, i w akwaterariach, także naprawdę jest zawsze na czym oko zawiesić. Słuchajcie, a teraz przejdźmy do tego, jak je preparować. Słuchajcie, jeżeli używamy ich do akwarium, może na tym się skupmy, czyli na typowym użyciu tego korzenia do akwarium, to tak, po pierwsze, nie musicie go w żaden sposób gotować. Nie trzeba go gotować, nie trzeba go moczyć w soli, nie trzeba go w jakikolwiek sposób dezynfekować dodatkowo. Po prostu nie ma takiej potrzeby, dlatego że te korzenie, ale się posypało z nich, dlatego że te korzenie już same w sobie już są przygotowane do tego, żeby w tych akwariach czy w terariach już ich używać. Jedyna różnica, znaczy jedyna jakby niedogodność, z którą możecie się spotkać, to pojawienie się tak zwanego śluzowca. I już wam tłumaczę, jeżeli włożymy taki korzeń do akwarium, prawda, obsadzimy pięknie, ładnie, jakoś go dociążymy, żeby on po prostu zatonął, on po pewnym czasie nasiąknie wodą i nie będzie potrzebował żadnego kompletnie obciążenia. Po prostu nie będzie takiej potrzeby, dlatego że on już sam sobie pod naporem swojego ciężaru już utonie. Początkowo oczywiście może wypływać, a wiadomo, że im lżejszy, im z tymi mniejszymi tymi korzonkami, tym wyporność jego jest większa. Więcej jest tego powietrza tutaj w tym korzeniu i nim on nasiąknie, nim on nabierze tego ciężaru, no to może to trochę dłużej potrwać. Natomiast to obciążenie nie jest żadnym problemem, bo to naprawdę po jakimś czasie te korzenie same toną i pięknie wyglądają. I teraz tak, natomiast jeżeli włożymy ten korzeń do akwarium, pojawia się na nim tak zwany śluzowiec. Czyli w przeciągu kilku dni, kiedy on zaczyna namaczać, bakterie, które się tam znajdują w środku ewentualnie,
powodują właśnie tworzenie tego śluzowca. Wygląda to jakiś, jak taki glut, który jest na korzeniach i kompletnie glut, pleśń ewentualnie, taki trochę jakby krochmal. Natomiast kompletnie się tym nie przejmujcie, słuchajcie, to jest naturalny sposób jakby dojrzewania korzenia do środowiska, w którym, do którego go włożyliśmy. W związku z tym jest to całkowicie normalne. Ten śluzowiec tak naprawdę po kilku podmiankach zniknie sam albo zjedzą go ryby. Jeżeli włożycie go do akwarium, gdzie są na przykład żyworódki, na przykład molinezje, molinezje ubóstwiają tego śluzowca, zjadają go po prostu w dużych ilościach, ale inne ryby również go zjadają. Natomiast najprościej co zrobić? Przy podmiance wody odsączyć z niego, znaczy odciągnąć wężem nadmiar śluzowca, zrobić podmianę wody. Zapewniam Was, że po jednej czy po dwóch podmiankach tego śluzowca nie będzie. Wtedy też korzeń zacznie nabierać pięknej brązowej barwy i już będzie wyglądał bardzo, ale to bardzo naturalnie w samym zbiorniku. Tak naprawdę wchodzi po dwóch tygodniach efekt już, czy po tygodniu już nawet, efekt jest wręcz piorunujący, ale ja uważam, że nawet włożenie samego takiego pięknego korzenia do akwarium już robi robotę i już wtedy efekt jest piorunujący i jest efekt, na którym nam by zależało i tak naprawdę te korzenie potrafią zrobić całą aranżację w całym baniaku bez większego starania się, nawet jeżeli byśmy nie obsadzili go roślinami czy nie mieli w zbiorniku roślin, to i tak wygląda to pięknie. Ja widziałem akwaria z paletkami właśnie zrobione na Redmurach, gdzie były tylko korzenie, jakiś tam trawniczek plus ryby, naprawdę wyglądało to fantastycznie. I jeżeli nie macie korzeni Redmur w swoich baniakach, a chcielibyście zrobić ładną aranżację, bardzo polecam, bo to jest najprostszy, najłatwiejszy, najtańszy to jest tak naprawdę sposób, ale tu nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby ten efekt był w akwarium efektem wow. Pamiętajcie, że to akwarium Wam ma się podobać. I to Wy musicie sobie dobrać taki korzeń, jaki Wam najbardziej odpowiada. To, co jest fajne i dlaczego wspomniałem też o innych rodzajach tych korzeni, bo jeżeli wybieracie zwykłego Redmura i dobralibyście do tego inne gatunkowo drewno, które by były w innym kolorze, nie za bardzo można łączyć. Będzie różnica w tych korzeniach. Natomiast jeżeli dobierzecie dwa takie same rodzaje drewna, dwa takie same rodzaje korzeni, możecie te korzenie łączyć sobie w jakiś sposób, czy to klejem, czy nawet położyć obok siebie, które będzie Wam tworzyło spójną aranżację. Jeżeli natomiast położycie korzeń, który ma jeden kolor taki, drugi taki i one będą się w tym akwarium jakoś tam różniły, nawet po wybarwieniu, no to wiecie, nie fajnie. Łączmy korzenie tego samego rodzaju w akwariach, bo wtedy będzie wyglądało to bardzo naturalnie, przepraszam, i bardzo fajnie. Jeżeli będziemy łączyć takie mniejsze ze spiderami, oczywiście można, bo to już daje też taki jakiś efekt, ale połączenie powiedzmy tego korzenia już z tym jakimś grubszym, no już takiego efektu nie będzie, chyba że zastosujemy jakiś tam efekt, że przechodzi drewno w drewno. Natomiast zwracajcie na to uwagę, ja jestem fanem tego, żeby wybierać korzenie jednego rodzaju do jednego baniaka, bo wtedy wygląda to po prostu fajniej i ładniej. Ale wiadomo, co akwarysta, to zdanie, dodatkowo o gustach się nie dyskutuje. W związku z tym chcecie, natomiast ja przekazuję Wam, jak ja bym to zrobił, jak bym chciał, żeby to wyglądało w każdym moim baniaku i tyle. Moi drodzy, to tyle jeśli chodzi o redmury. Podsumowując, są to korzenie bezpieczne dla ryb, bezpieczne dla krewetek. Nie trzeba ich w żaden sposób dodatkowo preparować, wystarczy je po prostu włożyć do baniaka. Nawet nie trzeba ich wrzątkiem zalewać. Wrzucasz je do baniaka, one wypuszczają tego śluzowca, po pewnym czasie zaczynają ciemnieć. Śluzowca wyrzucacie, znaczy wyrzucacie przy podmiankach, albo jest zjadany przez ryby, albo znika samoistnie. Tak naprawdę to jest cała robota, którą musicie zrobić z tymi korzeniami. Tak naprawdę nic więcej nie trzeba. One są proste, bezobsługowe. Tak naprawdę to są wszystkie operacje, które wokół nich możecie zrobić. No ewentualnie jeszcze obciążyć korzeń jakimś kamieniem, jeżeli chcecie, jeżeli nie chcecie, żeby wypływał, a dany egzemplarz wypływa. I na koniec jeszcze jedno. Słuchajcie. W przypadku tego typu korzeni jest fantastyczna jedna sprawa. Żaden korzeń nie powtórzy się w innym baniaku. Zawsze aranżacja zrobiona na jakichś tam korzeniach, na przykład Redmur. Może być 5 baniaków obok siebie z takim samej wielkości włożonym korzeniem, czy jednym, czy dwoma, czy trzema. Każda aranżacja będzie inna, dlatego że naturalne dekoracje mają to do siebie właśnie, że są tworzone przez naturę. A jak są tworzone przez naturę, są po prostu niepowtarzalne. A na tym nam zależy też, jeśli chodzi o nasze baniaki.
I to jest właśnie ta cała magia akwarystyki i to jest właśnie piękne. Także korzenie ragur bardzo Wam polecam. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania odnośnie korzeni, może o czymś nie powiedziałem na filmie, może o coś chcecie doprecyzować, dopytać, napiszcie o tym w komentarzu, chętnie na te komentarze odpowiem. Zawsze staram się odpowiadać na wszystkie, aczkolwiek nie zawsze jest na to czas. Także piszcie śmiało. Jeżeli film Wam się podobał, dajcie oczywiście łapkę w górę. Nie krzyczcie na mnie za to, że nie było filmów jakiś czas, bo na youtuberów nie wolno krzyczeć, bo zamykają się w sobie i spadają im subskrypcje. Tak, jeżeli nie subskrybujesz kanału, zapraszam serdecznie do subskrypcji, bo filmy ukazują się w miarę regularnie. W związku z tym może akurat trafisz na temat, który Cię będzie bardziej interesował. No i co, moi akwaryści? Pozdrawiam Was i do następnej akwagadki.